Hej, cześć się, mano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, gdzie, no cóż, będziemy dalej jebać Treyarch za to, jak bardzo niespójna jest ta cała komunikacja na temat i ogólnie jak bardzo niespójny jest Black Ops 6, jak bardzo niekompetentne jest Treyarch. Moi drodzy, zaczniemy od premierowego zwiastunu rozgrywki, czyli Call of Duty Black Ops 6, który ukazał się 7 października. Tfu, przepraszam, 7? Chyba tak. Chociaż w sumie to w dupie to mam. Moi drodzy, tak oto prezentuje się premierowy zwiastun rozgrywki, ale kurwa, moi drodzy, coś w tym zwiastunie rozgrywki, moi drodzy, nie gra. Oj, jak bardzo nie gra i to bardzo, wręcz fest nie gra. Moi drodzy, początkowo może się wydawać zajebiście, nie? Tylko kurwa, moi drodzy, ja mam pytanie. To było przez sekundę, kurwa, tylko i wyłącznie jedna rzecz. Może to jest tylko i wyłącznie moje gdybanie, moje gdybalstwo, ale kurwa, nie jestem w stanie przejść obok tego obojętnie. Moi drodzy, powiedzcie mi, co to kurwa jest? No cóż, z jednej strony przypomina to robota Klausa z trybu zombie, konkretnie z Black Ops Cold War. Z drugiej strony przypomina, kurwa, zombie. Z trzeciej, czy ja tego typa już, kurwa, gdzieś nie widziałem? Czekaj, zombie, Treyarch, kurwa, też, kurwa, wielki taki? Chyba tak, chyba już, kurwa, to gdzieś widziałem. Tylko, kurwa, nie mogę sobie chociaż nie, przypominam sobie w jakiej grze, takiej podobno, która została wydana w 2021 roku i bo tam było takie fajne zombie w otwartym świecie, coś jak ognisko zarazy, tylko dwa razy gorsze. Czy ja ciebie już, kurwa, zombiaku, gdzieś nie widziałem? Też wielki. Też ma czerwone oczy. Też przypomina robota. Nie. To na pewno jest oryginalna postać. To zdecydowanie musi być oryginalna postać, co nie? Swoją drogą, w kampanii pokazują zombie? Czyżby... Chociaż w sumie nie. Ale czy na pewno? Kampania, zombie, skoro w zwiastunie kampanii tak naprawdę, kampanii fabularnej, pokazują zombie. Czy myśmy już tego gdzieś nie widzieli? Niech pomyślę.
Zombie? Kampania? Nie. To na pewno oryginalny pomysł, prawda? Przecież to się nigdy wcześniej nie pojawiło. No dobrze, ale wróćmy do samego zwiastunu Black Ops 6. Co my tu takiego jeszcze ciekawego znajdziemy? Zaraz. Co? Z jednej strony mówią nam, że zimna wojna się skończyła, po czym chyba Frank Woods i jeszcze jakiś kutafon, będę nazywać go kutafonem, jakoby spoglądają na siebie i mówią, że to jest nieprawda, jakby zastanawiali się nad tym, czy to jest prawda. Ale nie są do końca tego pewni, ponieważ jakiś czas później, w tym samym zwiastunie, Russell Adler, tak jakby swojego chciał zabić? Czy ta scena czegoś nie wiem, nie przypomina? Te sceny? Chyba już to gdzieś widziałem. Chyba to gdzieś widziałem i nawet. To było nawet w Modern Warfare. To było w Modern Warfare. No bo jeszcze przy okazji strzelaliśmy do swoich. Nie wiadomo do końca, kim jest nasz wróg. No, czy ja wiem? Zaraz, a czy czasem w przypadkach nie było tak, że było mówione, iż Black Ops zostało wyrzeczone, że działa poza prawem? Czy my walczymy ze swoimi? Nie, wydaje mi się, że fabuła Black Ops 6 jest oryginalna. Na pewno jest bardzo oryginalna. Shepard, your online with Captain Price. Back from the brink, Captain. Out of the frying pan is more like it. This world looks more like hell than the one I just left. We thought we'd recovered the ACS before the Russians could crack it. We were wrong. Then Makarov turned the U.S. into his scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You want to buy our Nova, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. Shepard, are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. Focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. Looks like we lost that connection.
one good UMP. They've got a thousand. We don't even know if Makarov's intel's any good. Price? The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on Earth. But I think that's a luxury, not a curse. To know you're close to the end is a kind of freedom. Good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here stained with thousands of years of warfare. They will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth. With vigor in our hearts and one goal in sight. We will kill him. All warfare is based on deception. For years, the West's hypocrisy has made the world a battlefield. But they're weak. Soap won't last without proper attention. He's a hard bastard. Trust me, he'll make it. We're picking up inbound signatures. We've got company. It's Makarov. He's tying up loose ends. Who's your best man? Yuri. Ex-Spitznaz. Only man I know who hates Makarov more than you. Get him. They'll use the ridgeline for cover and fly in from the south. How do you know? It's what I do. Nie, to na pewno Black Ops 6 ma oryginalną kampanię. Wszak przecież Black Ops nie zostało wyklęte jak Task Force 141. Wszak już pierwsza scena nie mówi nam o tym, że jedni z głównych bohaterów nie zgadzają się co do oficjalnych informacji. Podobnie jak Price w rozmowie z Shepardem. Wszak Shepard chciał czegoś zupełnie innego i Price chciał czegoś zupełnie innego. Nie, w ogóle niepodobny do Modern Warfare 2. Nie, historia w ogóle Black Ops 6 jest wcale niepodobna do tej z Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3. Wszak przecież, tak jak mówię, nie strzelamy w końcu do swoich, no bo skoro nie wiadomo, kto jest wrogiem, to znaczy, że wrogiem są wszyscy. Coś za dużo nawiązań do Modern Warfare. Nie, wcale Black Ops 6 nie jest ani trochę, jeśli chodzi o historię, podobna do Modern Warfare 2 i 3 oryginalnych. Nie, wcale. Na pewno. To musi być oryginalna historia. No ale żeby nie było tak różowo, moi drodzy,
No to przecież jeszcze jest historia Black Ops pod serii. Dobra, tylko przydałyby się napisy. Jeszcze. Dobra, zobaczmy, co tutaj wymącili. Zaraz. Co? Jeszcze raz, bo coś chyba przegapiłem. Dobra, zatrzymajmy się tutaj i przeanalizujmy te rzeczy, te słowa, bo no kurwa, coś tu nie pasuje i to ewidentnie. Zacznijmy może od napisów, że Woods został zmanipulowany i strzelił i zabił swojego najlepszego przyjaciela, czyli Alexa Masona. Po czym pokazują nam ten obraz. Ha. Tylko, że obraz nie zgadza się z tym, co jest mówione. No bo mówią nam, że Woods został zmanipulowany i zastrzelił i zabił swojego najlepszego przyjaciela, Alexa Masona. Gdy tymczasem obraz mówi nam coś zupełnie innego i pokazuje nam, że Alex Mason żyje. Wiecie co? Nie znam się na scenariuszu, ale nie wiem, jak wyglądało montowanie tego materiału, ale coś chyba zostało źle dobrane. I to tak srogo. I nawet w chuj źle dobrane. Jak to wyglądało? No nie wiem, kurwa. Ale jeśli dobrze pamiętam, to Alex Mason wyglądał, i kiedy się go zabiło, wyglądał zupełnie inaczej. I właściwie to były dwa wybory. No nie wiem. Zobaczmy to. PC to alternate location for prisoner exchange. More to follow. Precious cargo, my ass. Nexus target? Who's more important than this asshole? I don't like it either, but let's just get this done. We're burning too much time. Even has people in the CIA. Fucking Kravchenko. Remember what he said in Afghanistan? What about the CIA now? And then there's his compound. There's something else going on here, Woods. Mission was snatch and grab. Fucking Hudson gets on the radio. Says that Noriega is not the mission. It's a handoff. He's
prisoner squad. Right fucking there, I should have known. Right then there, I should have right down there. Like, what the fuck is wrong with me? The fuck? Just take it easy. In Hudson. I should have smoked him in the arm. Track the drug lord to Nicaragua, where Woods, after a fierce battle with Menendez, presumed him killed in action. 3 years later, in 1989, a CIA operation in Panama ended tragically when Woods was tricked into shooting and killing his best friend. Moi drodzy, no, właśnie pokazałem wam, jak wygląda Alex Mason, kiedy go zabijemy. I wygląda zupełnie inaczej niż tutaj. No cóż, coś chyba się nie zgadza. Jakby to powiedzieć, no na pewno nie studiu Treyarch. Skąd mamy wiedzieć, komu możemy ufać? Na pewno nie studiu Treyarch i na pewno nie temu, co wypluwają. Bo jak pewnie w tym materiale zdążyliście się domyśleć i zauważyć, te dość dokładnie przeanalizowałem zarówno ten kampanię, cały ten zwiastun premierowy kampanii, tak, na temat Black Opsa 6 i dość kompleksowo pokazałem wam, co tu jest nie tak i że chyba już to gdzieś widzieliśmy i że w jednym miejscu kłamią, a w drugim przekaz nie zgadza się z obrazem. Więc sami możecie się
Zostawiam wam pole do manewrów, pole do interpretacji tego, co wam pokazałem. Jak widzicie, Black Ops 6 czerpie dość sporo od Infinity Ward i przeczy przy okazji sam sobie. Co mogę więcej powiedzieć, co mogę więcej dodać? No nic. Sami zresztą widzieliście. Rozbiłem Black Ops 6 zwiastun na Vanguard, na Black Ops 3, na Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3, a także Black Ops 2, że coś tu się nie zgadza. I z każdej z tych gier jest coś wzięte, co pokazuje, że Black Ops 6 i Treyarch totalnie nie ma pomysłu na podserię Black Ops. Moje rozwiązanie? Powinni stworzyć zupełnie oddzielną historię, zupełnie oddzielną fabułę. Kto wie, może nawet zacząć coś innego. Bo jak widzimy, Black Ops 6 chyba jest finałem ich możliwości, bo zaczynają kopiować to, co kiedyś się sprawdziło i myślą, że nikt o tym nie pamięta. Tylko tak jak mówię, przekaz nie zgadza się z obrazem. I w tym materiale wam to dobitnie pokazałem. Dajcie znać, co myślicie. Ja mimo wszystko na Black Ops 6 czekam na kampanię i jestem ciekaw, jak to finalnie będzie wyglądało, ale już teraz, jak widzicie, nie prezentuje się to najlepiej. Tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.